dziś prawdziwy spektakl. Mamy nadzieję, że żadna z ekip nie zawiedzie i zobaczymy sporo ofensywnej piłki. Zostańcie Państwo z nami. Która strona dziś okaże się górą w tym meczu? Dobry wieczór z Marsylii, dobry wieczór z Orange Velodrome. Bardzo się cieszymy, że zdecydowali się Państwo spędzić wieczór razem z nami. Miejmy nadzieję, że drużyny zapewnią nam prawdziwy spektakl. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Reprezentacja Francji zmierzy się z Włochami. W futbolu na każdym poziomie chodzi... Poprzeczka, ale co będzie dalej? Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Obił teraz bramkę, ale za to punktów nie dają. Nadal mamy remis, choć zabrakło tym razem naprawdę niewiele. Muszą szukać kolejnych okazji. Raz się nie udało, może tym razem się uda. Fantastycznie to zastopował. Rzuca w okolice 11 metra. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. I to tyle z tej akcji. Postacią numer 1 w mediach przed tym spotkaniem był Kylian Mbappé. Takie wyróżnienie spotkało go nieprzypadkowo. Fantastycznie operuje piłką, praktycznie nie daje jej sobie odebrać. To też spodziewajmy się wielu driblingów i rajdów rozrywających szyki obronne przeciwnika. Można przewidzieć, którędy pójdzie większość ich akcji zaczepnych, ale przewidzieć, a zapobiec, to już zupełnie coś innego. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Griezmann. Mbappé, Acerbi z doskonałym przechwytem. Francesco Acerbi. Trochę tu było za dużo show. Szkoda, bo piłka uciekła za linię. Jorginho. Świetnie teraz interweniował. Mogło być bardzo, bardzo groźnie. A teraz przestrzeń na skrzydle. Może to wykorzystać. Fani chcą oddania strzału. Berardi. Dają Upamecano. Rabiot ma piłkę. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Włosi notują odbiór. Dobrze teraz Włosi, może być groźnie. Uwaga, teraz! Kapitalna interwencja. Ale nie, był spalony. Teo Hernandez. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Teraz wspaniała okazja! Nie ma gola! Co za interwencja! Ma Kingsley Coman. Uwaga, będą prowadzić. Co za obrona, nie ma bramki. Świetna interwencja, co tam się stało?
i Aurelien Tchouaméni. Co za interwencja! I będzie kolejna okazja, corner. Piłkę ma Kingsley Coman. Faul nie, czysty odbiór w polu karnym. Bonaventura. Raspadori. Barella. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Próba precyzyjnego umieszczenia piłki w siatce, ale widzimy, nieudana. Na treningu pewnie takie wchodzą. Decyzja była dobra, bo nie był to pochopny strzał, no ale rezultat pozostawia wiele do życzenia. Upamecano. Griezmann. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Teraz od kilkunastu minut okres naprawdę dobrej gry zespołu Francji. Konstruują sobie okazje, wymieniają celne podania. To się może podobać. Na razie wciąż mamy remis, ale stwarzają okazję za okazją. Wyraźnie przeważają, cisną i chyba w końcu coś wpadnie. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! No, nie podejmując inicjatywy, oni sami ryzykują, że rywal ich przytłoczy. Acerbi. Piłka trafiła do Bonaventury. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. Kolomani. Rabiot ma piłkę. Udane wejście w przeciwnika. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. No cóż, z dużej chmury mały deszcz. Piłka z autu dla Francji. Ależ poszedł na przebój. Co wymyśli w tej sytuacji? Piłka wychodzi na aut bramkowy. Wznowi drużyna przeciwna. Barella. Jorginho. Domenico Berardi. A zatem strzela. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Chorągiewka w górze. Spalony. Mbappé teraz przy piłce. Szansa! Czy przełamie im pas? Teraz Francuzi z okazją by prowadzić. Muszą tylko dobrze wykonać ten stały fragment gry. Piłkę ma Kingsley Coman. Adrien Rabiot! Naprawdę dobra próba! Uderzył potężnie, ale niestety dla siebie niecelnie. Gianluigi Donnarumma. Tracą teraz piłkę na rzecz rywali. Domenico Berardi. I teraz rzut wolny przyznany Francuzom. Tam było przekroczenie przepisów. Kingsley Coman. Ibrahima Konaté. Klos. Francja traci posiadanie.
Jorginho. Jorginho. Tylko minuta dodatkowego czasu. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Sędzia gwiżdże faul na jednym z Francuzów. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Niezbyt udany występ Kyliana Mbappé w tej pierwszej połowie, prawda Jacku? Na razie to występ zupełnie bez wyrazu. Ciężko coś konkretnego o tym powiedzieć, ale jeśli ten mecz ma im się ułożyć, to musi poprawić grę w drugiej połowie. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Jorginho. Błąd i strata może być bardzo kosztowna. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Aj! Miała być z tego bramkowa sytuacja, a wyszła, jak Państwo widzicie, strata piłki. Daje odkup Pamecano. Błąd teraz Włochów. Strata. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Uwaga! Będą prowadzić! Co za interwencja Donnarumy! Brawo! Ależ teraz interwencja bramkarza. Dzięki niemu wciąż mamy remis i wszystko jest tu jeszcze możliwe. Raspadori. No i strzela! Lecz trzeba chyba czegoś więcej niż takie uderzenie, by zaskoczyć tego bramkarza. Rabiot ma piłkę. Ibrahima Konaty. Aurélien Tchouaméni. Jonathan Clauss. Antoine Griezmann. Nie daje się przesunąć. Był faul. Francuzi będą wykonywać rzut wolny. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. Mają okazję wyprowadzić. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. I mamy korner. Czy Francja skorzysta z szansy i wyjdzie na prowadzenie? Wreszcie jakaś sposobność, może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Teraz Tchouaméni i udało się zablokować. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Zagranie do Chiesy i teraz centra w pole karne. Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił w arcytrudnym położeniu i jeszcze utrzymał piłkę. Darmian. Do Bonaventury. Włosi oddają piłkę rywalom. Aurélien Tchouaméni. Los. Czysta interwencja i zaczną z za linii bocznej. Zmiana w drużynie Francji. W
Jonathan Clauss. Aurélien Tchouaméni. Rabiot ma piłkę. A teraz sędzia zdecydował, że Francji należy się rzut wolny. Dayot Upamecano. A teraz Rabiot atakuje coraz śmielej. Może im dać prowadzenie. Akcja jeszcze trwa. Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Atak udaremniony. Obrońca był na posterunku. Magnon. Francja traci posiadanie. To było całkiem sprytne. Piłka prosto do Jorginho. Świetne wejście. Byłoby naprawdę groźnie. Dayot Upamecano. Próba odbioru w ataku. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Ależ teraz sytuacja! W końcu! Wreszcie zaczęło się strzelanie w spotkaniu, w którym długo żadna ekipa nie mogła się przemóc. Mam nadzieję, że teraz gole posypią się jak z rękawa. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Tchouaméni. Adrien Rabiot. Ibrahima Konaté. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Drużyna Francji nadal w ataku. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. To mogła być bramka, ale strzał niezbyt kąśliwy, pewnie obroniony. Znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie zawsze ułatwia skuteczną interwencję. Barella, Włosi w ataku, czasu coraz mniej. Czy uda im się wywalczyć remis? Bonaventura, Pudło w takiej sytuacji, gdy drużyna goni wynik w końcówce. To dla nich największy koszmar. O tak, gorszy jest chyba tylko gol samobójczy. Bonaventura. Dobre, prostopadłe zagranie piłki. Podanie do Barelli. Była okazja, ale cóż z tego, skoro pudłuje. Francuzi przeprowadzają zmianę zawodnika. To miało inaczej wyglądać. Oby się nie zemściło. Dembele. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Teraz mamy sporo miejsca na boku. Francja tam właśnie próbuje. Za ten wybiciu będzie wrzutka z autu. Teraz Griezmann. Teraz Theo Hernandez. Rabiot z piłką. Piłka poza boiskiem. Będzie wznowienie od bramki. Di Marco. Co teraz wymyśli?
Budują atak. Wciąż tutaj walczą o wyrównującą bramkę. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Griezmann. Ładny odbiór. Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. I zespół gości przegrywa. No nie tego się spodziewali. Widzimy te... Top four. Yeah.